Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się Wam bardzo serdecznie, ja nazywam się Bartłomiej Rysie, a to jest kanał Na Biwaku. Witam w kolejnym odcinku z serii Biwak News, który podsumowuje miniony tydzień w branży karawaningowej. Jak zwykle w niedzielę, jak zwykle o godzinie 20, jak sami możecie zobaczyć, znowu nagrywam w pomieszczeniu zamkniętym i już nie zliczę razy, ile odwoływaliśmy wspólnie nawet tą zimę, ile tych marzan wspólnie utopiliśmy, a to w dalszym ciągu atmosfera za oknem taka bardziej wczesna, wiosenna, nawet bym powiedział końcowo zimowa niż ta właśnie wiosenna. Nie zmienia to faktu, że w branży dzieje się naprawdę dużo. Wy prawdopodobnie właśnie teraz świętujecie, więc nie przedłużając, zapraszam serdecznie. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was kilkanaście ciekawych newsów, lekkich newsów z branży karawaningowej, więc nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zaczynamy. Z pewnością jednym z najważniejszych newsów minionego tygodnia było powstanie nowej firmy Maroni Camper. Swoje linie montażowe, swoje fabryki otworzyła w Rybniku i zrobiła to w iście imponujący sposób, bo znany troszeczkę z prezentacji najnowszych modeli w branży motoryzacyjnej. Kojarzycie te wielkie otwarcia, dużo dymu, piękne zdjęcia, błyski fleszy, zaproszenie różnych przedstawicieli mediów. No i właśnie w ten sposób Maroni Camper rozpoczęło swoją działalność na terenie Rybnika. I co ciekawe, linie montażowe zostały zainstalowane w jednej z hal po byłej hucie Silesia. Za pomocą środków unijnych firma Maroni Camper przeprojektowała, wyremontowała jedną z hal i tam właśnie w takim zabytkowym dosyć miejscu uruchomiono fabrykę, która docelowa będzie produkowała campervany pod nazwą S-Camper. Na miejscu zostały też zaprezentowane pierwsze modele potencjalnych pojazdów, ale oczywiście to wszystko było w taki sposób bardzo imponujący, emocjonalny, pokazane oczywiście wszystko w obecności mediów zarówno ogólnopolskich, jak i tych bardziej lokalnych właśnie ze Śląska. I trzeba przyznać Maroni Camper, że pierwsze wrażenie zrobiło świetne, natomiast sam samochód tak naprawdę nie znamy jeszcze dużo szczegółów na jego temat. Powstanie camper van układem, przynajmniej ten pierwszy model, nie zaskakuje. Jest to typowy układ, który znajdziemy w wielu campervanach. Należy pamiętać, że w Polsce mamy bardzo dużą konkurencję, jeżeli chodzi o budowę campervanów, bo marki takie jak Balcamp, Wave Camper, Affiniki, Globe Traveler mają ugruntowaną pozycję na rynku zarówno polskim, jak i europejskim i rzeczywiście sprzedają, produkują tych samochodów bardzo dużo, a jednocześnie mamy bardzo dużo w Polsce też różnych manufaktur, czyli małych fabryk, małych przedsiębiorstw, które też zajmują się właśnie budową campervanów. I teraz pytanie, jak Maroni Camper odnajdzie się właśnie w tej całej gamie różnych firm znajdujących się na polskim rynku. Pewnie trzeba oglądać ten projekt, pewnie trzeba zwrócić na niego uwagę, bo rzeczywiście ten efekt pierwszy był wow. No a teraz należy przejść do konkretów, zapoznać się z pojazdami, rozwiązać te problemy, które trapią dzisiaj wszystkich producentów, czyli te braki dostaw, prawda, braki części, no i wystartować z produkcją i przede wszystkim sprzedażą. Życzę powodzenia, bo z pewnością takiej prezentacji karawaningowej jeszcze nasza branża nie widziała, a kolejna marka na polskim rynku, jeżeli tylko będzie trzymała oczywiście odpowiedni poziom jakości swoich produktów, będzie promować nasz kraj na arenie międzyeuropejskiej, więc nie pozostaje mi życzyć nic innego, jak tylko powodzenia. Trzymam kciuki, no i będziemy bacznie przyglądać się temu, co się w Maroni Camper dzieje. Jeżeli spędzacie teraz czas przy stole wielkanocnym, to z pewnością myślicie również o tym, co będziecie robić w wakacje. Jakie urlopy zrealizujecie w tym roku? Dokąd pojechać? Zostać w kraju czy wyjechać gdzieś za granicę? Na te wszystkie pytania są bardzo sensowne i logiczne, patrząc na aktualne czynniki gospodarcze, ceny paliwa, wszyscy wiemy, ceny kempingów, no właśnie, a co z cenami kempingów? ADAC Camping w wersji tej niemieckiej przygotował zestawienie, w którym zaprezentował średnie wydatki
na rodzinę 2 plus 1, czyli dwie osoby dorosłe i jedno dziecko na właśnie europejskich kempingach. I się okazuje, że wzrost cen nie będzie tak mocno odczuwalny w stosunku do lat ubiegłych, czyli ten poziom cenowy pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie. Patrząc na całe wyliczenie, rozliczenie i przede wszystkim wykres, który przez ADAC i PinCamp został zaprezentowany, to najtańsze wakacje wyjdą nam w, moi drodzy, Szwecji. Tam zapłacimy średnio nieco powyżej 37 euro za noc. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy. Nieco ponad 38 euro za parcelę, dwie osoby dorosłe, prąd i dziecko na terenie kempingu. Po drugiej stronie barykady mamy Szwajcarię. Tam 60 ponad 4 euro za dokładnie taki sam zestaw osobowy, a popularna Chorwacja uplasowała się, moi drodzy, na drugim miejscu z wynikiem nieco ponad 60 euro za dobę. I z pewnością ta różnica jest bardzo duża pomiędzy tymi, powiedzmy, dwoma pierwszymi miejscami, a dwoma ostatnimi. I zastanawiam się, co zrobicie w tym roku, wiedząc, że bardzo Polacy uwielbiają jeździć do Chorwacji. Właśnie kamperami, przyczepami kempingowymi, zarówno na krótkie, jak i dłuższe wypady, właśnie takie wakacyjno-urlopowe. I nierzadko podczas tych wyjazdów mówicie właśnie, że Chorwacja, no niestety, powariowała z cenami. No i rzeczywiście tak jest, zwłaszcza w tym sezonie najwyższym, wysokim, wakacyjnym. Wtedy za te najlepsze parcele trzeba odpowiednio dużo zapłacić, pamiętając oczywiście też o tym, że wzrosły zdecydowanie koszty prowadzenia biznesu takiego kempingowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszyscy odczuwają skutki inflacji, wszyscy odczuwają też skutki najpierw pandemii, potem wojny rosyjsko-ukraińskiej, a właściwie napaści, agresji Rosji na Ukrainę. I oczywiście ciągle to wszystko gdzieś tam w tej gospodarce jest zaburzone, co oczywiście odbija się bezpośrednio na cenach pobytu, postoju. Jestem ciekaw, co wybierzecie w tym roku. Czy zdecydujecie się na takie wakacje, urlop w Polsce, czy jednak wyjeżdżacie za granicę, a jeżeli za granicę, to dokąd? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli znacie Szwajcarię Bałtowską, to doskonale wiecie, że w tym kompleksie turystycznym działającym przez cały rok powstał świetnie wyposażony, świetnie zaprojektowany camper park, który cieszył się bardzo dużą popularnością przez ostatnie miesiące, głównie za sprawą pana Krzysztofa Świdowskiego, który promował to miejsce, zachęcał do jego odwiedzin i przy okazji organizował różne zloty i spotkania. No i właśnie taki kompleks turystyczny jak Bałtów jest świetnym przykładem do tego, że można stworzyć miejsce funkcjonujące przez cały rok, a jednocześnie zaprosić nie tylko osoby na pokoje, ale też właśnie gości karawaningowych, którzy chętnie skorzystają zimą ze stoku narciarskiego czy łyżew, a latem odwiedzą dinozaury, spotkają inne zwierzęta w zagrodach agroturystycznych i ci wszyscy ludzie pod kątem biznesowym oczywiście wydadzą pieniądze, czy to w restauracjach, czy podczas pobytu. No i wygląda, wszystko wskazuje na to, że właściciel Bałtowa idzie za ciosem, zdecydowanie podoba mu się inicjatywa karawaningowa i tym samym możemy przeczytać na profilu firmy Camper System, która doposażała zarówno Camper Park w Szwajcarii Bałtowskiej, jak i w Jurze Park właśnie, o której będzie mowa. Możemy przeczytać o tym, że postanowiono stworzyć analogiczną infrastrukturę karawaningową w bliźniaczym kompleksie Jura Park, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Powstanie tam właśnie również punkt serwisowy, 12 stanowisk z podłączeniem do prądu i oczywiście wszystko dostępne na kolumnie też serwisowej całorocznej. Tam będziecie mogli zrzucić nieczystości, pobrać wodę, niezależnie od tego, czy będzie to zima, czy będzie to lato, a płatnościami zajmie się system, który automatycznie pobierze od Was kwotę. Wystarczy przyłożyć kartę płatniczą właśnie na wspomnianej wcześniej kolumnie serwisowej. To wszystko pokazuje Wam dobitnie, jak bardzo potrzebna jest taka infrastruktura karawaningowo-kempingowa, jak potrzebna jest promocja takich nowych punktów, bo jej wybudowanie i stworzenie to dopiero początek drogi, następnie trzeba to odpowiednio
wypromować, a potem kręci się już to tak naprawdę same. Warto zwrócić uwagę, że oba camperparki nie są jakieś gigantyczne, nie są olbrzymie, prawda? Ale są z pewnością wystarczające, by zachęcić fajnego, bogatego, zazwyczaj bogatego turystę karawaningowego do przyjazdu do takich miejsc i mam nadzieję, że przykład Krasiejowa i Bałtowa pokaże innym tego typu osobom zajmującym się różnymi biznesami, że warto w karawaning po prostu zainwestować. Przechodząc troszeczkę do prezentacji kamperów i przyczep kempingowych, warto wspomnieć o nowym modelu Hobby Beachy, który doskonale, albo przynajmniej powinniście, tak mi się wydaje, doskonale znać, bo szeroko relacjonowałem jej premierę podczas ubiegłorocznych targów Caravan Salon w Düsseldorfie. Pięknie zaaranżowana przestrzeń targowa, pokazująca dokładnie, do kogo ma trafić właśnie model Beachy i wystarczyło kilka miesięcy, bo oficjalny dealer tej marki w Polsce, czyli Cargo Pomorze, mogło zaprezentować już na placu gotowy twór właśnie w postaci pierwszej, chyba jednej z pierwszych sprzedanych przyczep kempingowych marki Beachy. I powiem Wam, że ta przyczepa zdecydowanie przyciąga po prostu wzrok na kempingach. Nowi właściciele, którzy przyjechali ją odebrać, od razu udali się na zlot na kemping Aleksa w Chłapowie i od razu mieli wokół siebie taki wianuszek gości, którzy przyszli zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Każdy gdzieś tam o Beachy słyszał bądź czytał, no ale zobaczyć na żywo na polu kempingowym, no to jest coś zupełnie innego. I powiem Wam, że liczcie się z tym, że jeżeli kupujecie nowości, no to właśnie będziecie mieli dużą liczbę gości. Ależ się pięknie wszystko zrymowało. I co ciekawe, nowi właściciele właśnie pierwszego chyba w Polsce, tak podejrzewam, pierwszego modelu Hobby Beachy w Polsce, są początkujący w karawaningu. Jest to jedna z pierwszych przyczep, jeden z pierwszych kontaktów ich z karawaningiem, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko jak życzyć Wam powodzenia i z pewnością nie raz, nie dwa, nie trzy, a nawet nie dziesięć będziecie musieli się tłumaczyć z zakupu tej wyjątkowej przyczepy kempingowej, która przyciąga z pewnością wzrok na nie tylko polach kempingowych, ale również podczas poruszania się na drodze. A jeżeli mowa o właśnie sprzedaży kamperów i przyczep kempingowych, to warto wspomnieć o tym, że polscy dealerzy cały czas się zatowarowują, ściągając właśnie nowe kampery i przyczepy kempingowe na swoje place i to widać w mediach społecznościowych, bo poszczególne firmy, jak chociażby tutaj macie przykład w postaci ACK Benibar Polska, wrzucają informacje, wrzucają posty, że właśnie dojechał nowy zestaw kamperów albo przyczep kempingowych, które najprawdopodobniej już wkrótce będą dostępne z możliwością kupna. I przypominam Wam po prostu o tym, żebyście mieli tą świadomość, że to jest najlepszy moment, kiedy taki nowy pojazd kempingowy możecie zakupić, bo po prostu później może być za późno. Po prostu. Zwłaszcza jeżeli zdecydujecie się na taki pojazd w okresie, powiedzmy, tuż przed tym gorącym okresem letnim, to musicie pamiętać o tym, że pojazd należy ściągnąć na plac, następnie go doposażyć, przygotować do wydania, a to wszystko oczywiście zajmuje czas i może się okazać, że Wasz wymarzony kamper albo Wasza wymarzona przyczepa kempingowa przyjedzie dopiero, będzie gotowa do odbioru, no chociażby na jesień, czyli po zakończeniu tego lata, tego by chyba nikt z Was zrobić nie chciał. Także pamiętajcie, że jeżeli kupować, to właśnie teraz, jeżeli zapoznawać się z ofertami, to właśnie teraz, bo teraz jest ich na placach po prostu najwięcej. Na naszym kanale możecie już zobaczyć relacje z wydarzenia Marzanna w Opałach, które odbyło się na terenie kempingu Aleksa w Chłapowie i jedną z części tego spotkania była taka prelekcja z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Policji w Pucku, czyli w tym rejonie, gdzie kemping Aleksa się znajduje. Powiem Wam, że jestem naprawdę zaskoczony poziomem pytań, które padły podczas właśnie tej prelekcji i zwrócił na to uwagę nawet sam policjant. Posłuchajcie sami. Czyli nie ma żadnego... Nie ma widełek. Nie ma widełek. Jest DMC na sztywno. 3,5 to 3,5. Są jeszcze odstępstwa, że może ciągnąć przyczepę.
do łącznej masy 4 tony 300 chyba. 250, jeśli w prawo jazdy jest wbity kod 96. Czy może zabrać właśnie kategorię podstawową? Tak, na tak. Teraz obligatoryjnie wbijają zakaz. Tak, kolega już podpowiada, że obligatoryjnie wbijają zakaz. Tak, czyli pewnie, że może, czyli obligatoryjnie, zawsze tak zabiera. Ale to sąd decyduje, nie. To sąd, nie. My kierujemy wniosek. I wtedy jak pojedziemy już pomimo tego zakazu, to popełniamy przestępstwo. Ale to już jest znowu artykuł. Ale to już po wyroku sądu. Po wyroku sądu, prawda? Tak, bo to już jest wtedy artykuł 244 kodeksu karnego, niestosowanie się do orzeczenia sądowego, nie? A wyrok sądowy jest jeden tylko? Zatrzymanie uprawnień? Wie pan co, ja jeszcze się nie spotkałem z takim wyrokiem, ale może być w uzasadnieniu, że zostaje zatrzymana panu kategoria B z racji tego, że w dniu takim i takim kierował zestawem pojazdów, nie mając danej rodzaju... Ale może też orzec mamy karę finansową i nie... Kara to i tak swoją drogą. Kara jest zawsze. Powiem tak, bezpieczeństwo powinno być dla nas priorytetem. To sam już kierujący, posiadający odpowiednie uprawnienia, powinien się z tymi tak naprawdę przepisami zapoznać. I jeżeli chodzi już o wiedzę taką bardziej specjalistyczną, ekspercką, takie już powinny tutaj padać pytania z zakresu kierujących, a nie takie podstawowe pytania, jakie padały dzisiaj. I rzeczywiście trudno się ze słowami policjanta tutaj nie zgodzić, bo poziom wiedzy na temat uprawnień, na temat praw jazdy, na temat takiej ogólnej wiedzy, co, gdzie, kiedy, jaką przyczepę kempingową można holować, jak sprawdzić maksymalny ucisk na hak, jak odpowiednio załadować przyczepę kempingową, co grozi w sytuacji, kiedy przyczepa kempingowa albo kamper są przeładowane. Jakie uprawnienia trzeba mieć, by do kampera ważącego 3,5 tony zaczepić lekką przyczepkę kempingową, czy wtedy potrzebujemy EDOB. Powiem Wam, że naprawdę poziom tych pytań był taki skrajnie podstawowy. Coś, co powinniśmy my jako kierowcy, posiadacze odpowiednich kategorii praw jazdy, odpowiednich uprawnień już dawno znać, tutaj niestety kierowcy z wieloletnim stażem wykazali się dosyć niską znajomością właśnie aktualnych przepisów i po prostu pytania padały o takie bardzo, można by powiedzieć, nawet trywialne, podstawowe kwestie. I w dzisiejszym odcinku Biwak Newsa pragnę zwrócić Wam na to uwagę, że chyba potrzebujemy znacznej edukacji w tej kwestii, jeżeli chodzi właśnie o karawanik, bo bardzo dużo ludzi skupia swoją uwagę na tym, co jest piękne, jak nasze przyczepy czy kampery doposażyć, jak je upiększyć, jakie gadżety wrzucić na pokład. A zapominamy o tych kwestiach najważniejszych, czyli tych związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi, z aktualnym naszym właściwie bezpieczeństwem, no bo to wszystko rozbija się właśnie w ostateczności o nasze bezpieczne dotarcie do celu w momencie, kiedy podróżujemy kamperem czy przyczepą kempingową. Polecam Wam obejrzeć naszą relację zamieszczoną na kanale. Polecam Wam przede wszystkim też zwrócić baczniejszą uwagę na aktualne przepisy i przede wszystkim odpowiednio się w tej materii dokształcić. A z naszej strony możemy zapewnić, że takie materiały właśnie mówiące o uprawnieniach, o sprawach związanych z tym, jak się prowadzi przyczepę kempingową, jak się prowadzi kampera, z pewnością takie materiały się u nas na kanale już wkrótce pojawią. Będzie to mój wkład w Waszą edukację, żeby nam wszystkim żyło się lepiej i bezpieczniej. Nie ma też tygodnia, w którym nie czytałbym informacji na temat cen paliw, a te niestety cały czas rosną, albo inaczej, cały czas się wahają. Z jednej strony mamy spadki o kilkanaście groszy, a z drugiej strony jak tylko cena baryłki podskoczy albo wystąpią jakieś inne nieprzewidziane sytuacje, to automatycznie na stacjach benzynowych widzimy ceny za litr oleju napędowego albo benzyny czy autogazu droższe o kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt groszy. I powiem Wam, że dzisiaj zaprezentuję Wam artykuł, w którym jasno jest napisane, że w Polsce paliwa drożeją niestety najszybciej wśród wszystkich krajów europejskich i u nas najszybciej odczuwamy wszelkie ruchy związane z czymkolwiek w kwestii polityczno-gospodarczo, nie wiem, ekonomicznej na terenie starego
kontynentu i to ma oczywiście bezpośredni wpływ, przełożenie na to, jak prawdopodobnie planujecie swoje karawaningowe wyjazdy, czy to kamperem, czy przyczepą kempingową. W obu przypadkach najczęściej korzystamy z oleju napędowego, który w ostatnim czasie kosztuje 7 zł, a być może w momencie, kiedy Wy już to oglądacie, już 7,50 albo nawet więcej za litr, bo tak dynamicznie zmieniają się te ceny i powiem Wam, że ma to naprawdę duży wpływ na decyzje karawaningowców dotyczących wyjazdów w tym roku. Jestem ciekaw, jak przełoży się to oczywiście na te dalsze wyjazdy gdzieś poza granice naszego kraju, bo nie jest tajemnicą, że na terenie chociażby Niemiec czy Francji, a broń Boże, już nie mówmy tutaj o Skandynawii, ceny są o wiele większe paliwa niż oczywiście w naszym kraju. No tam mamy inną moc nabywczą, inne zarobki. Nie zmienia to faktu, że jak my jedziemy na wakacje, to musimy zapłacić za te paliwo właśnie w złotówkach. No i pytanie, jak to będzie wyglądało w tym roku? Jak będą kształtowały się ceny do wakacji? Czy rzeczywiście będziemy mogli mówić o jakiejś stabilizacji? Czy wyjeżdżając na wakacje zapłacimy 7 zł za litr, a wracając już 5, albo w drugą stronę, wyjeżdżając zapłacimy 7, a wracając zapłacimy już 9 zł za litr. Oby tak naprawdę się nie wydarzyło, czego serdecznie życzę i Wam, i sobie, i wszystkim karawaningowcom, którzy planują wyjazdy w tym roku. Jak wiecie, byłem w Turynie, wszelkie materiały już zostały zamieszczone chociażby na naszych mediach społecznościowych. Nie wiem, czy montażysta wyrobił się z montażem relacji z tego wyjazdu, jeżeli nie, to ona ukaże się wkrótce na naszym kanale, ale podczas tego wyjazdu na zaproszenie Fiata miałem możliwość pojeżdżenia takim najbardziej wypasionym Fiatem Ducato. I zastanawiam się, czy w Polsce doczekamy momentu, kiedy rzeczywiście takie Fiaty Ducato pojawią się jako bazy do samochodów kempingowych. No bo nic nie stoi na przeszkodzie, by Fiat Ducato przypominał nie popularnego dostawczaka, tylko naprawdę pełnowymiarowe takie auto, nazwę to osobowe, z asystentami wspierającymi kierowcę, z zupełnie innym wyglądem deski rozdzielczej, z zupełnie innym silnikiem pracującym pod maską, z zupełnie innymi światłami wykonanymi w technologii LED. Mówię oczywiście o tych przednich światłach. I zastanawiam się, czy rzeczywiście w Polsce doczekamy się momentu, kiedy taki Fiat Ducato znajdzie się w podstawie wyposażenia samochodu kempingowego. Czy tylko ja odnoszę wrażenie, że dysproporcja pomiędzy tym, co mamy, że tak powiem, w części mieszkalnej zainstalowanej, a tym, na bazie czego ta część mieszkalna powstała, no ta dysproporcja, ta różnica jest gigantyczna, prawda? Więc oczywiście wiąże się to z dodatkowym kosztami, z dodatkowym wydatkiem w momencie zamawiania samochodów kempingowych. Natomiast gdzieś tam po cichu liczę na to, że polscy klienci zaczną takie wypasione samochody właśnie na bazie Fiat Ducato zamawiać, bo przez to, że mamy auta jakie mamy i te Ducato wyglądają jak wyglądają, możemy mieć pewnego rodzaju zaburzoną perspektywę w kontekście porównywania poszczególnych baz, no bo tutaj mamy Mercedesa Sprintera, który jest, ma wszystko, dosłownie wszystkie systemy, wszystkie wspomagacze kierowcy, wszystkie wspomagacze toru jazdy, a z drugiej strony mamy biednego Fiata Ducato, który niczym się nie różni od tego samochodu, którym jeździ na co dzień pan kurier i rozwozi nam paczki. No liczę na to, w każdym razie, że to wszystko się w Polsce nieco też unormuje i będziemy mieli okazję zapoznać się ze świetnymi zabudowami mieszkalnymi, które będą świetnie, w świetny, łatwy, wygodny sposób łączyć się właśnie z bazami w postaci samochodów dostawczych. Dobrze doposażonych samochodów dostawczych. No dobrze, a skoro mowa o dobrze wyposażonych samochodach kempingowych, to trzeba spojrzeć na półkę samochodów, które wyróżniają się dosłownie wszystkim. Ceną, wyglądem, ale i nawet samą marką, bo mowa tutaj o Rolls-Royce, który został przebudowany, przemianowany na prawdziwego kampera. I tutaj mamy do czynienia z samochodem Rolls-Royce w wersji modelu Cullinan. Jeszcze raz, gdybyście nie zrozumieli.
Cullinan. Cullinan. I ten model został przez firmę Delta 4x4 całkowicie przekształcony właśnie do postaci kempingowo-karawaningowej. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z przepięknym autem, które kosztuje mnóstwo tysięcy euro, a jednocześnie po tym samochodzie bazie zostało tak naprawdę niewiele, prócz może samego kształtu. Samochód zyskał na górze relingi, tam namiot dachowy, zupełnie inne opony, zupełnie inne zawieszenie, zupełnie inne felgi, orurowanie z przodu, dodatkowe oświetlenie. Do tego pojawiło się naprawdę mnóstwo, no ale zapytacie z pewnością, ile to wszystko kosztowało. No, żaden problem. Sam pakiet dostosowujący Rolls-Royce'a do wersji kempingowej to wydatek, uwaga, 150 tysięcy euro, a do tego oczywiście musicie doliczyć cenę za zakup samego samochodu bazy. No, ale kto powiedział, że karawaning należy do biednych ludzi, warto żyć na bogato, a z takim Rolls-Royce'em z pewnością życie na bogato nabiera zupełnie innego znaczenia. Są też dobre informacje. Dużo dzisiaj mam nadzieję, że tych dobrych informacji, one się trochę z takiego narzekania, a trochę naprawdę fajnych, ciekawych informacji i przede wszystkim optymistycznych dla branży, a ta z pewnością taka jest. Związek Przemysłu Karawaningowego, który działa na terenie naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec, poinformował o wynikach sprzedaży w naszej branży za pierwszy kwartał 2022 roku i te wyniki są naprawdę fajne, bo konkretnie. W pierwszym kwartale bieżącego roku zarejestrowano w Europie 23 061 pojazdów kempingowych i to jest spadek o około 4,8% w porównaniu z wyjątkowym rokiem 2021. Ale nadal jest to wynik lepszy od rekordowych danych z 19 i 20 roku. Kamperów 17 485 sztuk, tu jest spadek o 8,3%. Natomiast przyczep kempingowych 5576 sztuk i tu odnotowano wzrost o 7,9%. Więc wyniki są bardzo optymistyczne. A spadki związane ze sprzedażą samochodów kempingowych wynikają oczywiście z powodów czysto logistycznych. Zaburzone w dalszym ciągu są te łańcuchy dostaw. Fabryki części mieszkalnych, fabryki zabudów są gotowe do produkcji, natomiast brakuje przede wszystkim podwozi od dostawców motoryzacyjnych. No i stąd te opóźnienia, więc w takich sytuacjach zdecydowanie łatwiej i szybciej można produkować przyczepy kempingowe. Natomiast jak sami możecie zobaczyć już po tych pierwszych wynikach za pierwszy kwartał, no popyt jest niesamowity i nic nie wskazuje na to, żeby 2022 rok wbrew tym wszystkim opiniom, które się pojawiały na temat europejskiego rynku, nie będzie stagnacji. Zachowamy ten sam poziom sprzedaży, co w latach ubiegłych. No i mam nadzieję, że końcówkę roku podsumowujemy słowami 2022 był kolejnym rekordowym rokiem sprzedaży nowych kamperów i przyczep kempingowych również w Polsce. Mówiłem Wam już w tym odcinku o tym, że mamy w Polsce naprawdę dużo ciekawych firm produkujących kampery i kamperwany i generalnie zabudowy kempingowe. Jedną z takich firm, która wpadła mi ostatnio w oko, ale należy ją właśnie traktować jako taką małą manufakturę, która tworzy piękne, indywidualne projekty, jest firma Camper Campster. I tutaj możecie się troszeczkę pomylić, bo Campster to marka, która już funkcjonuje na europejskim rynku, ale tutaj ten konkretny Campster Camper jest wyprodukowany przez grupę Polster. Polska grupa Polster produkuje Camper Campster. No można się namęczyć, w każdym razie potem już jest zdecydowanie łatwiej. Polecam Wam obejrzeć cały materiał wideo zamieszczony w serwisie YouTube, który prezentuje ten pojazd zbudowany na bazie
Mercedesa Sprintera z napędem na wszystkie koła. Samochód jest przygotowany do takiego delikatnego offroadu, by móc zjechać z tej utartej drogi asfaltowej, ale przede wszystkim ma mnóstwo patentów, które po prostu są ciekawe, wyróżniają się na tle konkurencji i oczywiście też wiem, że design pojazdów kempingowych jest sprawą bardzo indywidualną, natomiast tu z pewnością warto rzucić okiem, jak ten samochód wygląda w środku, jak zostało zaprojektowane wnętrze, jakich wersji kolorystycznych użyto do zabudowy. Naprawdę robi to świetne wrażenie i powiem Wam, że jest to jeden z takich ciekawszych samochodów, które widziałem w Polsce na przestrzeni ostatnich nawet paru miesięcy, a może paru tygodni, paru miesięcy, wydaje mi się, że tak jak najbardziej, bo rzadko po prostu trafia się pojazd, który jest wyprodukowany po prostu o tak, bo jest piękny, bo jest fajny, bo jest dostosowany do wolności podróżowania i z pewnością właśnie polski Campster tak dostosowany jest i warto z tą produkcją polską produkcją się jak najbardziej zapoznać i obejrzeć cały materiał, który daję w linku pod tym materiałem. Święta, święta i po świętach, jak to mówią, święta szybko zlecą, a jeżeli już jesteście po świętach wielkanocnych, to z pewnością myślicie, co by tu na ten długi weekend majowy zrobić. No i właśnie zazwyczaj to się tak rozpoczyna, czyli ten sezon karawaningowy, kamperowo-przyczepowy, ten letni, zaczyna się mniej więcej właśnie od świąt wielkanocnych po długi weekend majowy kończąc. No ale niestety długi weekend majowy w tym roku dosyć krótki, jednocześnie mamy już możliwość swobodnej podróży poza granice naszego kraju, więc odzywają się w naszym pięknym kraju, w naszej pięknej Polsce hotelarze, którzy zaczynają narzekać, że no, majówka jest kiepska, obłożenie pokojowe jest niewielkie, bo wynosi tylko zaledwie około 30%. No i niekoniecznie będą to takie, powiedzmy, żniwa, jak zazwyczaj turystów się na ten długi weekend majowy kroi. Jestem szalenie ciekaw, podzwoniłem trochę po kempingach i rzeczywiście wszędzie na ten weekend majowy jeszcze można znaleźć miejsca, można jeszcze je zarezerwować, a po prostu niektóre pola nie prowadzą rezerwacji. Można tam przyjechać po prostu z drogi. Jestem ciekaw na tle właśnie hoteli, jak wypadną kempingi. Czy rzeczywiście w Polsce będziemy mieli je obłożone tak jak w sezonie letnim, czy jednak ta brać karawaningowa nieco się podzieli, rozdzieli się przede wszystkim na wiele regionów, a może część też zdecyduje się na wyjazd zagraniczny. Czas tak naprawdę pokaże, jednakże mam takie nieodparte wrażenie, że na tle właśnie hoteli, no kempingi bronią się dosyć mocno i stanowią chyba dzisiaj takie nieco bardziej pewniejsze źródło zarobkowe niżeli właśnie hotel, z pewnością z większą marżą, ale nikomu nie mówcie. Słuchajcie, korzystając też z okazji, że prawdopodobnie obejrzycie ten materiał tuż przed świętami wielkanocnymi albo w ich trakcie, pragnę Wam złożyć z tej okazji najserdeczniejsze życzenia. Spędźcie je przede wszystkim tak, jak chcecie. Spędźcie je z osobami, których lubicie, których kochacie. Odłóżcie troszeczkę pracę na bok. Odpocznijcie przez ten dzień, dwa. Zresetujcie swoje umysły, naładujcie akumulatory, a jeżeli tylko macie ochotę i możliwość, to oczywiście zapakujcie się do kampera i przyczepy i wyjedźcie po prostu, gdzie Was tylko poniesie. Pamiętajcie, że nie trzeba robić tysięcy, setek kilometrów, żeby wypocząć. Czasem wystarczy wyjechać do najbliższego lasu i zrobić po prostu sobie ognisko, usmażyć tam kiełbaskę i zjeść wielkanocne jajko. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za dziś. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału na Biwaku. Do zobaczenia wkrótce.